Niespodzianki dla dzieci, wystawa, koncert oraz wspólna zabawa przy dobrej muzyce. 15 września tradycyjnie już w Ogrodzie Botanicznym odbył się rodzinny piknik pracowniczy UMCS. Zaproszeni zostali wszyscy obecni i byli pracownicy uczelni wraz z rodzinami. Piąty piknik będzie pewnie podobny do tych czterech, czyli mamy bardzo dużo ludzi. No i oczywiście cieszę się z tego powodu, bo jest to taka pewna forma integracji naszego pracowniczego środowiska, ale także mamy tutaj emerytów. To jest też taka forma podziękowania za ten rok, który był, jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni, ale także też podziękowania dla emerytów, którzy niejednokrotnie przez kilkadziesiąt lat tutaj pracowali i teraz mogą przyjść do ogrodu, spotkać się ze swoimi koleżankami, kolegami z lat pracy, czyli myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o ten piknik, no i on się po prostu sprawdza. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. widowiskowe warsztaty z chemii i fizyki Uniwersytetu Dziecięcego UMCS oraz warsztaty lalkarskie. Najmłodsi mogli odbyć przejażdżki na kucykach, wziąć udział w grach i zabawach. Dzisiaj stawiamy na zwierzątka, bo jesteśmy w ogrodzie botanicznym, i na rośliny. Będziemy również z dziećmi wspólnie tworzyli slajmy. To jest taki nasz sztandarowy produkt, czyli polimer z alkoholu poliwinylowego. To mamy chemię, bo uniwersytet sama nazwa wskazuje, że trzeba się trochę pouczyć. Mamy z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę przygotowaną zabawę w postaci gry terenowej, gdzie uczestnicy muszą odnaleźć hasła i informacje związane z polskimi, często zapomnianymi wynalazcami i odkrywcami. Doskonałą zabawę zapewnił także muzyczny duet Natalia Wilk oraz Tomasz Momot. Podczas pikniku odbył się również wernisaż wystawy tradycyjnych lalek wykonanych przez profesor Alinę Orłowską, prorektor UMCS do spraw kształcenia. W dworku Kościuszków została zaprezentowana bogata kolekcja. Ekspozycję można zwiedzać do końca października. To jest zazwyczaj tak. My się bawimy lalkami. Wydaje się, że to jest, lalka była zawsze. Tyle, że dzisiaj idzie się do sklepu i kupuje, a przez wiele, wiele lat te lalki funkcjonowały, tylko nie bardzo było jasne, skąd one się wzięły. Podobne do człowieka, tu jak Państwo zauważyli, te wszystkie lalki nie mają twarzy. Nie mają twarzy dlatego, że one miały w sobie schowaną tajemnicę. Miały coś spowodować, kogoś strzec, coś strzec. Intencja włożona w lalkę ma z niej nie wychodzić. I w związku z tym nie ma oczek, nie ma buzi, nie ma noska, nic się nie pogada. Rodzinny piknik pracowniczy UMCS odbył się już po raz piąty i jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem.